warunki założenia winnicy, wybór stanowiska, przygotowanie gleby i sadzenie sadzonych, to co dzisiaj było mówione. Ale też, żeby Państwu przybliżyć temat, to tak jak obiecałem, powiem też o odmianach, które w Polsce się uprawia, które mamy i sprawdzają się od lat w naszej winnicy doświadczalnej Wiktoria. No i o warunkach, jak prowadzić, żeby było dobrze. Jak wspomniałem, winnica nazywa się Wiktoria, ma powierzchnię w tej chwili niemalże hektara, 120 szczepów. Założyliśmy ją i na prośbę ministerstwa, ale też potencjalnych winiarzy, ludzi, którzy chcieli po prostu, żeby w instytucie badać, jakie odmiany w Polsce są możliwe do uprawy. A w związku z tym, że jak Państwo zauważyliście, klimat nam się ociepla, a też zostały wyhodowane nowe, mrozoodporne odmiany, które przyjmują niektóre nawet -30, -35 stopni Celsjusza. Więc nie jest problem, żeby w Polsce, w zasadzie w całej Polsce, założyć winnicę. Tylko do tego trzeba dobrać przede wszystkim stanowisko, czyli dobre miejsce. To jest podstawa. Jak Francuzi mówią terroir, czyli pierwsze miejsce, dobre miejsce, takie stanowisko, które nam gwarantuje, że tam nie będzie ani silnych wiatrów zimą, ani nie będzie jakiegoś miejsca zalewowego, gdzie będzie za mokro, bo wino się nie lubi, żeby w mokrym miejscu, gdzie będzie odpowiedni mikroklimat, gdzie będzie odpowiednio przygotowana gleba, ale glebę to już sobie, tak powiem, też o tym opowiem, to już możemy sobie zdziałać. To jest miejsce, czyli nasłonecznione, winoroś jest tym biblijnym krzewem, który lubi słoneczko, który lubi ciepło i który lubi sucho nawet bardziej, czyli właśnie nie wolno na podmokłych stanowiskach zakładać i tak zwanych zastoiskach mrozowych. Czyli wiemy, że gdzieś tam ten przymrozek zawsze, czy jesienią, czy wiosną nam przychodzi i tam jest zawsze na minusie, to tam sadzimy winorośli. No i w ogrodach oczywiście, w ogrodach właśnie też działkowcy, ci co mają swoje domy i wiedzą, że winorośl jest, winogrona są cenne i dla dorosłych, i dla dzieci, bo nie tylko wino, ale same świeże sobie zjeść, trzeba tany ładnie obsadzić. Na przykład pokazałbym Państwu, jakbyście byli u nas tydzień temu, to byście zobaczyli przepiękne kolory winnicy, gdzie od barw bordo, brązowych, żółtych, mówię, tam powinniśmy wynajmować tę winnicę do zdjęć ślubnych, bo przepięknie by tam panna woda z tym potencjalnym kandydatem wyglądała. Było przepięknie tylko do momentu, do tej niedzieli, kiedy przyszło na -3 i liście się pozwijały jak poparzone, no bo po prostu mróz zrobił swoje. Ale to nic złego, bo po tej porze no jest to normalne. Winoroś idzie na spoczynek, no tyle, że nie mamy tych barw, bo nieraz bywała jesień taka, że nie mieliśmy przymrozków i do końca listopada, jeszcze nieraz do połowy listopada, były piękne, kolorowe liście. Ale te liście piękne można zobaczyć jeszcze w Rakoszewicach, bo tam jest winnica właśnie na terenie ODR-u. Tam jest po prostu zacisznie cieplej i tam jeszcze liście, sobie dzisiaj widziałem, że wiszą. Także też można zobaczyć, jeszcze jak Państwo może nacieć jakieś przydomowe swoje krzewy czy winniczki, to widzicie, że jeszcze te barwy jesieni są piękne na winnicy. Ale walory dekoracyjne to jest jedna z zalet, no to właśnie ci działkowcy czy przy domu, super. Ale no podstawowa rzecz, no to właśnie tak jak winnica, mówimy winnica, to się kojarzy z winem, czyli właśnie i do wyrobu wina. Ale w naszej winnicy, to powiem tak, Wiktoria, posadziliśmy średnio, tak procentowo powiem, pół odmian to jest jakieś 50% to jest na wino przerobowych. 40% to są owoce deserowe, no i 10% alpanowe, czyli te piękne z tymi liśćmi przedarwiającymi się, które też owocują, a no po prostu no już wino na przykład z domieszką tak zwanej labruski, czyli takie są mieszańce, które mają taki charakterystyczny smak, to według Unii, naszych sąsiadów zachodnich i Unia zabrania robić oficjalnie takiego wina z domieszką labruska, a one są bardzo dobre, które bardzo smakują jako deserowe. I to są świetne, bo są mieszańce wytrzymałe na mróz i mają oryginalny smak, także to jest rzecz gustu. Także celem naszych badań było wybór najlepszych odmian, tak jak tu na tym szkoleniu, żeby Państwu powiedzieć, które odmiany się sprawdzają przez lata, które są odporne na choroby i no i właśnie tutaj pod kątem odmian na wino, deserowych i alkoholowych. A i od razu jak jestem przy tym obrazku, jesteśmy akurat właśnie to stanowisko, bo tutaj też jest praktycznie teren płaski, ale świetne, że tak powiem, miejsca są bliżej Łodzi, bliżej Rawy Mazowieckiej, są górki i są takie fajne skłony, gdzie tam normalnie można pięknie winnicę posadzić. Ale my tu mamy na płaskim, bo właśnie ta winnica, którą tu Państwo widzicie, to był początek winnicy, to gdzieś miała około 3 lata.
to mamy sad doświadczalny, 7 km na południe od Skierniewic, który ma 70 hektarów. I właśnie w tym sadzie dostałem miejsce takie, no właśnie można powiedzieć o takiej jednej z gorszych stanowisko, bo ziemia tam jest 4B, 4A, jakieś takie przepłony troszkę, piaszczysta. I tam posadziliśmy te krzewy nasze. I co jest ważne, bo ponieważ stanowisko nie było idealne, ponieważ od północy było odsłonięte, więc od północy, tu jak Państwo widzicie, te małe tuje, tuja pod tytułem Brabant, to jest tuja szybko rosnąca. W tej chwili, jakbyście przyjechali, zapraszam, kiedyś będą nie otwarte, ale jak sobie zrobimy takie wyjazdowe jakieś, pan Rafał, kiedyś spotkanie, zapraszam do winnicy, to te tuje w tej chwili mają 4 metry, piękna ściana i do punktu, gdzie z początku było 10 rzędów posadzone, tak jak tu widać, a jak dyrekcja zrozumiała, że mogły, że są dobre i można więcej, dosadziliśmy jeszcze 7 kolejnych rządków. Tam, gdzie brakło tuli, to każdego roku po zimie ten taki skos, gdzie te wiatry od północy czy od wschodu wiały, przemarzały krzewy i były albo słabo owocowały, albo były przemarznięte po prostu pąki. Natomiast ta ściana od północy spowodowała, że właśnie krzewy były osłonięte, bo najgorsze w przypadku winorośli jest to, kiedy nam wiatry od wschodu i od północy wieją zimą. Bo tak jak w tym dowcipie w kabarecie, jak jest zima, jak jest zimno i jest wiatr, to jest zimno. A jak jest zima i jest mróz, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Także to jest rzeczywiście, bo występuje tak zwana susza fizjologiczna, kiedy mróz z wiatrem, jak Państwo wiecie, w minus 10 z wiatrem, to się czuje, jakby było minus 20, może być minus 20 bez wiatru i się nic nie dzieje. I właśnie te zimne wiatry w połączeniu z mrozem powodują, że pąki mogą przemarzać, czy te wierzchołkowe, to co dzisiaj sadziliśmy, te zielone części u góry przemarzną, ale tym się nie przejmujemy, bo nam na razie zależy na tym, żeby tylko ta nasada, te 3-4 pąki przeżyły, to co mówiłem, żeby osłonić na zimę, bo z tego w przyszłym roku wypuszczą nowe łozy i z tego przez 2 lata generalnie taki krzew, jak posadziliśmy, nie ma prawa owocować, bo ma się dobrze ukorzenić, ma się zaznajomić ze stanowiskiem, przekorzeni się i dopiero w 3 roku, w przypadku niektórych sadzonek, tutaj i odmian, jak są mocno dobrze takie rozwinięte krzewy, które wysadziliśmy, to w 2 roku pojedynczo 1-2 gronka można sobie na smak dostawić. Ale tak według prawidłów na winnicy dopiero w 3 roku powinniśmy zostawiać, wyprowadzać łozę na owocowanie. W każdym razie to jest odnośnie stanowiska i wyboru miejsca i odnośnie właśnie tej ściany, czyli jakbyście Państwo sadzili gdzieś w otwartym terenie, to postarać się, żeby od północy, od wschodu posadzić szpalę jakichś takich szybko rosnących drzewek, krzewów. No właśnie ta tuja Brabant świetnie się miewa i dobrze rośnie szybko i nam robi taką fajną, dobrą pracę. No i co decydowało o założeniu winnicy? No to tak jak wspomniałem, właśnie zapotrzebowanie na wyniki badań w zakresie uprawy, ochrony winorośli ze strony winiarzy i działkowiczów, zmiany klimatyczne i wzrost zainteresowania w Polsce uprawą winorośli. W tej chwili w Polsce rozwija się tak zwana enoturystyka. Są ludzie, którzy mają hobby, pasję, jeżdżą od winnicy do winnicy po Polsce, próbują wina, kupują wina. Niektórzy przy domu zakładają swoje winiczki, porównują, bo każde miejsce, każdy ma swój mikroklimat, są jeszcze różne odmiany i w danym miejscu ta sama odmiana posadzona gdzieś tu, a posadzona na przykład u nas w Skierniewicach albo w Bratoszewicach, może dawać inne odcienie, różne smaki, bo jest inna gleba, inny mikroklimat i warunki. I wtedy, a jeszcze do tego dojdzie ten winiarz, ta ręka, która albo jedną sztuką jest wyprodukować dobre, zdrowe krzewy, dobre winogrona, a jedną sztuką jeszcze zrobić dobre wino. Także to są takie różne zależności, ale w każdym razie no, zapotrzebowanie na wyniki badań, na to, żeby właśnie Państwu przekazać. Właśnie mieliśmy taki program z ministerstwa, gdzie było takie opracowanie, podsumowanie. To właśnie ta książeczka wyszła, tylko niestety książeczek było wydanych, nie wiem, 200 sztuk się rozeszły. Została mi tylko jedna pamiątkowa. Ale w każdym razie, no to myślę też, tak to miałem co robić, a tak to przynajmniej Państwu coś opowiem i coś mogę przekazać. I też pokazać na, praktycznie też w winnicy, jakby zapraszam. No i pozytywne zmiany też prawne, bo proszę mi wierzyć, że na początku, jak się nasze winiarstwo rodziło jakieś 20-15 lat temu, to były jeszcze takie, że tak powiem, różne niuanse prawne, ministerialne, akcyzy, jakiś urząd celny. No były takie kurioza, że łatwiej było sprowadzić z zagranicy
wino, niż wyprodukować swoje i uzyskać pozwolenie, jakąś akcyzę. Celnicy tam musieli naklejać banderole, no cuda takie różne, że z początku rzeczywiście to było w bólach, ale już teraz na tyle jest to wypracowane, że są winnice, największe winnice w Polsce to już 30 hektarów. I powiem Państwu, jako taka ciekawostka, największa winnica to jest właśnie winnica ponad 30 hektarów pana Turnała i brata pod Szczecinem, na północy. Ale są winnice też na południu, właśnie między innymi koło Wrocławia, 20-hektarowe. Także, ale przeciętna taka, znam trochę winnic w różnych stronach Polski, są na Mazurach, nad Bugiem, taki był kiedyś program Rolnik szuka żony, tam taki chłopak starszy trochę szukał żony w winnicy, nie znalazł coś po sąsiedzku. W każdym razie winnice rosną w różnym miejscu, tylko warunek właśnie dobór odpowiedniego miejsca, odpowiednia odmiana danego miejsca. No i później to, co robimy, czyli ta agrotechnika cała, czyli jak traktujemy, jak chronimy, jak pielęgnujemy, nawozimy, żeby... No bo podstawa jak jest zdrowy krzew, czyli dobrze dokarmiony, nie zarośnięty chwastami, dobrej kondycji, to on sobie daje radę i zimą, i ze złymi warunkami, jak są tak jak w tym roku. No rok był bardzo niekorzystny, jeśli chodzi o winiarzy, bo w tym roku, pamiętacie Państwo, zima taka, która nietypowa, powodowała przemarznięcie nawet krzewów się przy domach rosłych 20-30-letnich, one tak się budziły tak półżywe gdzieś w maju, czerwcu, nie wiadomo było, czy wyrosną, w końcu się obudziły. Także ta zima, później zimna wiosna, maj bardzo zimny. Rozmawialiśmy nawet z panem Rafałem po drodze, który jechaliśmy, że chyba że kto według kalendarza siał kukurydzę, to zapomniał, że w zeszłym roku to mogło być w końcu kwietnia na przykład plus 20, a w tym roku w połowie maja było ledwo plus 10. Także maj był zimny, deszczowy, to też powodowało złe warunki do rozwoju. No i całe lato generalnie było mniej słońca niż średnia poprzednich 3-4 lat. A winorość właśnie, żeby nabrała dobrego smaku, aromatu, ekstraktu przede wszystkim, czyli do cukru, żeby zgromadziła to winogrona, to musi być ciepło i słoneczko. Ale ten klimat nam się zmienia, ale jednak te zimy ostatnio były łagodniejsze. A nawet nie ta zima, która była, jeśli były dobrze właśnie odżywione krzewy, tak jak w mojej winnicy, były zdrowe łozy, to co właśnie pokazywałem, to drewnienie dobre, to proszę mi wierzyć, że praktycznie bez żadnych strat na wiosnę te rośliny ruszyły i plony, no do tej pory nawet, ja to pokażę nawet, jak jeszcze dosłownie dwa dni temu te winogrona, które spróbowali się z miochami, które wisi na krzewach, liście umarły, ale gronka sobie wiszą i można je zbierać na wino, w przyszłym tygodniu będziemy je zbierać. Także tak to wygląda na początku, tu jest właśnie jako przykład to lewa odmiana Arkadia, typowo deserowa, która kiedyś był skarb Pannonii, tylko w tunelach, jak niektórzy wiedzą, był uprawiany. Arkadia jest jego odpowiednikiem. W gruncie u mnie rośnie winnicy już od 17 lat. Jej mrozoodporność to jest minus 17, minus 20. I przyznam, że kilka krzewów, część wypadła, ale są takie, które jak są bardziej takie zdrowe, dobrze ukorzenione, owocują. Teoretycznie ona powinna rosnąć w tunelu. Albo możecie Państwo mieć ją na działce, jeśli ją się wtedy gdzieś przy domu zabezpieczy na zimę, to kiście do kilograma, ale mam inne odmiany, które kiście kilogram albo i około kilograma, które nie boją się tego jak Arkadia mrozu. Tylko przy Arkadii jest to akurat zaletą, że te jagody mają średnicę około nawet do 2 cm, czyli takie piękne, duże jagody, piękne kiście. Że Arkadia dla tych, co przy domu, czy jakaś szklarenka, proszę bardzo. Natomiast obok jest odmiana Regen, która bez problemu sobie rośnie, co rok owocuje. To jest typowa odmiana na wino. Świetne, dobre, czerwone wino. Tak wygląda, jak się przebarwia już bliżej jesieni, czy jest biorąc naturalne, że tak liście się wybarwiają na bordowo, tak buraczkowo. No i wybór stanowiska, przygotowanie gleby, to co właśnie głównym jakby przewodnią myślą naszego tematu. No to ta optymalna właśnie lokalizacja, czyli najcieplejsze miejsce, odsłonięte od wiatrów, o wystawie najlepiej południowo-zachodniej, czyli właśnie jak patrzymy zawsze na to południe, na słoneczko, czyli właśnie albo na południe, albo bardziej, bo wiemy, że właśnie najcieplej, najfajniej jest, kiedy właśnie to słońce jest, tak operuje między godziną 12 a 17, wtedy jest najcieplej. Wtedy ten kierunek południowy, albo ewentualnie tak lekko południowo, zachodni właśnie to jest taki kierunek usytuowania rzędów, żeby właśnie ta winnica łapała jak najwięcej tego słońca i wtedy jest to jakby taka część gwarancji, że te krzewy będą się dobrze miały, będą zdrowe, będą też miały dobrą jakość grą.
To jest optymalne. I tu mamy przykład, takie małe okienko, to jest winnica w Jaśle, 3-hektarowa, winnica Jasiel. I właśnie tu jest ten skłonik akurat, bo tam mają większe górki, ja słodzę na południu, ale właśnie to jest ta wystawa południowo-zachodnia. Kiedyś tu był sad śliwowy, tam jakąś śliwowicę, coś tam robili, a później człowiek to wyrwał wszystko, posadził właśnie tą winniczkę i tak krzewy tam wyglądały. Gleba. Gleba to jest tak, przewiewna, zasobna, składniki pokarmowe, wiadomo. Ja uważam, że najlepszym nawozem, to będę powtarzał na różnych wykładach, jest nawóz naturalny, czyli obornik, z którym jest coraz trudniej, bo na wsi my wiemy, że już coraz mniej gospodarstw ma jakieś zwierzęta, a są takie, co mają dosyć dużo tych zwierząt. Najlepszym obornikiem jest obornik koński, później się mówi, że obornik bydlęcy. Najgorszy to jest od trzody chlewnej i od drobiu, bo to jest taki mocny, że tak powiem. Wtedy taki obornik, jeśli chcemy stosować, lepiej by z pół roku się przekompostował. Jeszcze najlepiej, żeby na taki obornik położyć warstwę słomy, polać emami, czyli takimi organizmami, mikroorganizmami, które przerabiają go częściowo na próchnicę, na związki takie bardziej przyswajalne, bo obornik szczególnie od drobiu z tych ferm jest takim albo trzody wyściółkowy, bardzo mocny, czyli ma dużo azotu i może popalić nam, czyli jakbyśmy zastosowali tak pod korzeń albo odłożyli krzewy, to może wystąpić poparzenie roślin, szczególnie młodych. Także obornik przed sadzeniem zalecam koniecznie, najlepiej jak jest gleba nawet słabsza, około 30 ton na hektar. pH gleby, mam się uśmiechać? Dobrze. pH gleby to w przedziale, tak jak tu jest, Państwo widzicie, 5,8 do 6,5, czyli gleby nie mogą być kwaśne. Jeśli jest gleba kwaśna, to wapnujemy. Najlepiej to są też wapna typu kredy, czyli na przykład wapnia kornicki, takie kopaliny. Wapna przemysłowe nieraz są dosyć, nieraz w badaniach nawet mamy takie wapna przemysłowe, które się 5-10 lat potrafią składać, a jeśli chcemy szybko doprowadzić, mamy pH 4, a żeby przynajmniej coś było, to lepiej, żeby coś było przekrojonego. Na przykład wapniak kornicki, to jest z Kornic akurat, taka kopalnia, tam właśnie ten wapniak jest szybko przyswajalny, to w ten sposób można sobie... Czyli też ważne, jeśli tą glebę chcemy doprowadzić, wiedzieć przede wszystkim, co mamy, to żeby sobie przed założeniem winnicy na każdej plantacji robić analizę gleby. Są stacje chemiczno-rolnicze, ale mamy też dwa laboratoria bardzo dobrze działające w instytucie. Jak jest potrzeba, że ktoś chce zobaczyć, co ma w tej glebie, ta gleba mogłaby 10 lat na przykład nienawożona obornikiem, 10 lat albo 5 bez wapnowania. Większość gleb w Polsce jest kwaśnych, szczególnie gleby lekkie, jest to szybko przepukiwane i te gleby takie lekkie, piaszczyste, no z reguły są kwaśne, więc dlatego trzeba robić analizę gleby, żeby wiedzieć, ile jest tam potasu, fosforu, między innymi makroelementów. Tylko przykład, za teraz niedawno mam tak w branży warzywnej, ale ludzie sobie posadzili czosnek, no i poprosili, żeby zrobić analizę gleby. Czyli okazuje się, że tam parę lat nie było wapnowane, pH było 4 albo 3,9, czyli pod borówkę. Potasu i magnezu było połowę tego, co norma przewiduje, było za dużo fosforu. No to w takich warunkach można później dawać sobie azot i inne rzeczy, tylko że no nie będzie rosło, bo jest tak zwane prawo Liebiga z fizjologii, że jeśli czegoś brakuje, nawet mikroelementu, to człowiekowi, to inne elementy nie są przyswajalne. Jak człowiekowi brakuje potasu, to serce inaczej bije, czy magnezu, to będziemy mieli skurcze łydek, tak samo osina reaguje. Także podstawa to jest zrobić analizę gleby przed sadzeniem, a później też co 4-5 lat sobie sprawdzać, bo z owocami później się wynosi, jak jest gleba lekka, to też jak są opady obfite, to może też się przepukać, także no trzeba to mieć na uwadze. Tak jak człowiek, pewnie badania co jakiś trzeba zrobić, takie rośliny trzeba też tą glebę w jakich warunkach żyje. No dobrze, nawożenie organiczne, tak, czyli to właśnie ten obornik. No jak nie mamy obornika, może być kłopot, to chociaż te nawozy zielone, czyli właśnie, żeby sobie wysiać czy gorczycę, czy łubin, czy jakieś jeśli tam do kubur, no ważne jest, żeby ich chwasty zniszczyć, ale też, żeby ta ziemia, że tak powiem, do kultury została doprowadzona, czyli siejemy tam jakieś czy motylkowe, bardzo dobre, bo motylkowe nam jeszcze albo ściągają, czy właśnie chociażby tą gorczycę przyorujemy i z tego się robi nam próchnica. No i właściwy dobór odmian i podkładki do danego rodzaju gleby. No to odmiany,
tak jak mówię, odmian winorośli jest 1000 albo więcej na świecie, na pewno więcej niż 1000. U nas jest tylko wycinek, jest 120. Każda odmiana, tak jak każdy człowiek, ma inne właściwości, inne wymagania, w każdym roku inaczej się zachowa. Bo ja ze swojego przykładu w winnicy nieraz uważałem, że jakaś odmiana to jest takie mało ciekawa. Taka odmiana jest fromage palma. To jest właśnie też odmiana deserowa o pięknych jagodach, żółtych, ale jak były chłodne lata deszczowe, to mi się wydawało, że to jest nieciekawa odmiana, bo one nie dojrzewały, były zielone i no, smak przeciętny, po prostu za krótki okres wegetacji. Ale proszę sobie wyobrazić, jak przyszły te słoneczne, ciepłe lata, ona nabrała rzeczywiście tego smaku, koloru złocistego i były piękne 500 gram do 700 gram grona, świetny smak. No były warunki dobre, czyli było tu ciepło, było słońce, także nie można też odmiany przekreślać tak jak człowieka, że jedno ma zdolności do uśmiechu, drugi do śpiewu, drugi do tańca. Każdy ma swoje jakieś swoje, że tak powiem, zalety i ważne jest, żeby te zalety, czyli te jakieś tam też odpowiednie cechy danej odmiany wydobyć. Taką odmianą też jeszcze powiem, że są takie odmiany dwie, proszę wiadomo, posadziliśmy Leon Melo i Marshall Foch. Są to typowe odmiany, tu jest posadzona, i to są odmiany na wino. I też te odmiany tak z początku, drobne gronka, takie 80-100 gram, drobniutkie jabłki, granatowe. Niektórzy mówili, że z tego wina to takie słabe albo przeciętne, więc tego tak nie robiłem. A jak się okazało, później poznałem człowieka, który pod Tarnowem ma tego Leon Milo czy Marshall Foch hektar albo dwa na 5-hektarowej winnicy i robi super wina. I doceniłem, że faktycznie można. Tylko też odpowiednie, właśnie tam jest cieplej, ale i u nas też się okazało, że faktycznie warunki jak były już inne, już się zrobiły lata ciepłe, słoneczne, z takiej odmiany wychodziło super, że można zrobić fajne wino. Także no, trzeba być cierpliwym w przypadku winorośli, tak jak w przypadku derenia, żeby zrobić dobrą dereniówkę, to trzeba przynajmniej poczekać pół roku, no, najlepiej jeszcze rok czy dwa, bo wtedy im starsza dereniówka i wino czerwone, tym lepsza. No i tak. Odmiana. No, rodzaj konstrukcji, czyli sposób prowadzenia krzewów. To właśnie, to też jest bardzo ważne, bo kiedyś była szkoła, niektórzy właśnie nawet u nas uczyli, że przez to, że u nas taki ostry klimat, że to będzie wymarzać, to prowadzimy na głowę. Na głowę to jest przy ziemi, czyli robimy taką głowę, taką konstrukcję, że będzie dosłownie przylegała przy ziemi, na zimę jeszcze to niektórzy obsypywali ziemią. My obsypiamy to na początek, pierwsze dwa lata te krzewy, żeby one dobrze się młode korzeniły i żeby nabrały, że tak powiem, wigoru i mocy. Na przyszłość nie będą obsypywane, bo nie będą obsypywane od początku. Ale prowadzenie właśnie, podstawa to jest przestrzenna forma. Winorość lubi przewiew, lubi słońce, więc tu będzie prowadzone, no nie wiem, jak tam jeszcze zdecydujemy, jak będzie tutaj, zobaczymy po pierwszych dwóch, w pierwszym roku, jak się zachowają te krzewy, ale generalnie w Polsce, w Europie się prowadzi na formę albo GIO, czyli to jest taka francuska, to jest pień, wyprowadza się pień, a później pokażę na schemacie, do wysokości jakieś 50-70 cm i z tego pnia się wyprowadza ramiona, albo będzie to stałe ramię, czyli będzie to sznur GIO, z kolei taki stały sznur, właśnie z którego będą w latoroślach, albo właśnie to ramię takie pojedyncze czy podwójne, z którego też co roku będą grona wyrastały. Więc o tym jeszcze później powiem o konstrukcji, ale właśnie ta forma prowadzenia, czyli to, żeby była winorość w powietrzu, czyli o tej wysokości przynajmniej metra, te grona. Jak jest przewiew, to nie ma szarej pleśni, jak jest przewiew i słoneczko, to jest więcej cukru i nie ma chorób. Także to jest warunek, czyli ta konstrukcja, to jak to prowadzimy, to jest też jedna z podstaw. To się wydaje skomplikowane, ale z czasem, jak tak ktoś zacznie to robić, to znam ludzi, pasjonatów, co mają, nawet emerytów, ale też i lekarzy, biznesmenów, co mają takie prywatne winniczki po 100-200 krzewów dla swojej przyjemności, bo winnicy też się inaczej rozdycha, inaczej się pracuje. Satysfakcja, że coś się swojego wyhodowało, jeszcze jak się zrobi wino, jeszcze przyjadą znajomi czy koledzy, o, mam swoje winko, proszę, tu logo. A jakie dobre, z tego roku to takie, z tym takie, także to jest przyjemność, to daje radość. A poza tym jest to odskocznia od tych biznesów, od tych korporacji. Także są ludzie, którzy no, oprócz tego są lekarzami, prawnikami. Prawnika mam w instytucie, w którym pamiętam, kiedy będzie tam ten regent czy rondo, to on by najchętniej próbował, ale już samemu to nie chce się zrobić. To taki prawnik trochę... prawnik, dobrze. Dobra.
rodzaj konstrukcji mówiłem. No i podstawa też oprócz tego wyboru miejsca to jest ta sadzonka, czyli powiem tak, to co widzieliście Państwo, posadziliśmy zdrową, dobrze ukorzenioną, zdrewniałą, to jest gwarancja sukcesu. Posadzimy byle sadzonkę małym korzeniem, taki jeden człowiek w Polsce nazywał tak zwane knotki, czyli małe jednoczuszka, płytki, jeszcze będzie to sadzonka jakaś do marketu czy z rynku, które nie wiadomo co to jest, no to tak może być różnie. To pani się uśmiecha, bo skupiła już w tym markecie. No, w każdym razie no, trzeba wiedzieć, co się sadzi i ta zdrowotność, bo to, co posadzimy, to później to nam zaowocuje, winnica może żyć 30-50 lat. Wiecie Państwo, ile najstarszych krzewi narośli w Europie ma? No? Zgadnijcie tak. 3 razy proszę powiedzieć, mam chwilę. 500 lat. W Maliborze w Słowenii rośnie sobie drzewo, można powiedzieć. 500 lat właśnie krzewi narośli. Także może być tak, że wierzę, że to może to drzewo oliwne gdzieś tam 2000 lat, co tam gdzieś tam wierzę z oliwie rośnie, być może to jest. Ale krzewi narośli może tyle żyć i sam byłem na winnicach różnych w Europie, w Niemczech, w Austrii, to widziałem winnice 20-30-letnie, w tej Słowenii jak byłem, to nie mieli właśnie takie 30-letnie krzewy, no u mnie że 17-letnie, to nie jest żadne osiągnięcie, a widziałem w Polsce u znajomych, człowiek miał 30-letni krzew przy domu, jak drzewo, więc tak jak konar brzegu drzewa, no bo tu pięknie stały, tylko wyprowadzał co rok tego i pięknie to wygląda, także także winnica i zdrowy krzew, dobrze poprowadzimy 30 lat, z dłużej możemy prowadzić. Dobrze, jedziemy dalej. A i po posadzeniu już wspomniałem, tu jest lekarstwo takie jedno z lekarstw, ale właśnie po posadzeniu to jest nawóz, nazywa się apol humus, czy to są wyciąg kwasów humusowych, który rozcieńczamy tak średnio po posadzeniu, to jest 200 ml na 10 litrów wody i podlewamy po litrze każdą sadzonkę. Na półkrusę, a drugi z serii później, żeby odporność budować, żeby lepiej rosły tuż na wiosnę, to jest beta-hikol, to jest na bazie naturalnego chitozanu, są naturalne do winnic ekologicznych, na bazie naturalnego chitozanu, to się stosuje w stężeniu 1%, opryskujemy już poprzez tak jak kroplówkę człowiekowi, tak tutaj przez liście, poprzez pąki, z opryskiem to idzie i dolistnie, że tak powiem, tworzy powłokę taką, że chroni przed chorobami, a jednocześnie wzmacnia roślinę też właśnie przed niekorzystnymi, nawet po przymrozkach wiosną warto zastosować, bo wtedy stymuluje do wzrostu i regeneruje. To są dwie takie momenty na początek, podstawa. Są jeszcze inne odżywki, ale to już o tym to już kiedyś, jak będzie szkolenie bardziej takie szczegółowe. Ja to odsłonię, to może nie widać już teraz, że tak powiem, tego co tu na ekranie. I jedziemy sobie dalej. No i o tych stanowiskach. Pokażę przykładów kilka, jak to w Polsce wygląda, właśnie jak są winnice. Macie Państwo, to już to jedno, co mówiłem w Jaśle, to właśnie jest ta 3-hektarowa winnica na takim skłonie południowo-zachodnim, to jest lewy górny róg. Po prawo mamy Dębnicy na przykład. Człowiek, który biznesem prowadzi 3 szkoły języka angielskiego, a jego pasją jest właśnie, żeby mieć swoje wino, co bardzo dobre robi. I za szkołą sobie w ogródku, można powiedzieć, przy domowym posadził 300 krzemów, 400, to właśnie to na tych takich wysokich rusztowaniach kulówka w Dębnicy. To jest przykład, od tego zaczął, a już w tej chwili ma, już dokupił sobie ziemi, ma hektar albo dwa jeszcze dodatkowo w innym miejscu już w Dębnicy. I to jest taki przykład wysokiego prowadzenia, to jest na formę Y, czyli u góry widać tu konstrukcja jest wysoka, tu do tego poziomu gdzieś tego trójkąta to jest gdzieś około 1,40 m. I na boki później jeszcze idą takie ramiona, gdzie się rozprowadza wtedy. Ale to dla wybranych odmian, takich bardziej mrozodpornych, które lubią bardziej jeszcze więcej do słonecznienia. To on sobie tak uprowadził, ale to jest taki przykład, powiedzmy takich winnic w Polsce, może 5%. Ale generalnie podstawa, to jest prowadzenie, to jest właśnie w ten sposób. Tu jest srebrna góra, na ziemi kamedulskiej, tam jest klasztor kamedulów, jedziemy do Tarkowa, po prawo jest Tyniec, a po lewo klasztor widać, to myślałem, że to tam jest Tyniec, to są kameduli, przynajmniej bardziej rygorystyczny zakon w Polsce. I na tej ziemi kamedulów jest winnica 17-hektarowa, tylko że już nie kamedulów, czyli jest ziemia, natomiast dzierżawę wzięło dwóch biznesmenów z Krakowa, restauratorów,
i tam jest 17 hektarów i to jest właśnie konstrukcja w postaci takich słupków aluminiowych, czy pokrytych aluminium, ale metalowych. I tu są właśnie te rzędy, na tym jest rozpięty drut i w formie właśnie tego GIO pojedynczego, podwójnego, to jest podstawa, tak jak się w Polsce się prowadzi. Rozstawa między rzędami to jest zależnie, kto ma, że tak powiem, sprzęt i warunki. Tam, gdzie jest wąsko, mało ziemi, tam, gdzie mają jakieś małe ciągniczki wąskie, to robią 2,5 metra między rzędami, w rzędzie średnio 1,20 m między krzewami. A jeśli mamy, tak jak u nas jest sad typowo, mamy sprzęt taki, że ciągniki są do sadu dostosowane, w rzędzie rozstawa 2,80 m między rzędami, a w rzędzie 1 m. 20. A, także taka jest rozstawa. Tu w przypadku tej kulówki, czy poło mały, wójt gminy sobie też, ponieważ ma agroturystykę jego żona, stwierdził, że jest agroturystyka, są daniele, dlaczego nie wino, piękną winnicę, do tego sobie nasze piwnice zbudował z kamienia i winnica jakaś taka na początku była 20, ale teraz już ma ponad 5 hektara. Przy domu wyjdzie się na balkonie, widać pięknie, w tym głasie ma się na winnicy, te wina paruje i widać pięknie i to jest właśnie ten pałac mały, piękna też winniczka, też prowadzona właśnie na szpalerowo, pojedynczego czy podwójnego bio. To jest przykład, jak ta winniczka też, mam nadzieję, na 2-3 lata będzie, którą dzisiaj Państwo posadzili wyglądać. To jest to miejsca właśnie, tak jak mówiłem, najcieplejsze wybrane o wystawie południowej lub południowo-zachodniej. Także tak to wygląda. A, podkładki teraz. Tak jak jabłonie są szczepione, akwilizowane na podkładkach, tak samo winowe są robione na podkładkach, tylko trzeba wiedzieć, na jakiej podkładce i po co ta podkładka. Znaczenie podkładki, tu Państwo widzicie. Podkładka przede wszystkim decyduje, w ogóle podkładkę wymyślono w krajach zachodniej Europy z tego względu, że w swoim czasie pojawił się tam taki szkodnik, mszyca korzeniowa, która się nazywa filoksera. I ta filoksera, jak zaatakowała w swoim czasie winnice tam w okolicach Bordeaux, we Francji czy we Włoszech, powodowała to tak, jak u nas by jakaś zaraza ogniowa przeszła, że praktycznie z tych winnic nie było co zbierać, bo był szkodnik, to jest szkodnik klimatu ciepłego, nawet bardzo ciepłego, tak samo w Stanach, w Kalifornii jest to problem, i atakuje po prostu poprzez to, że wysysa soki, wpuszcza toksyny do korzenia i wszędzie namierają. Na dużych plantacjach, nawet gdzieś na jakiejś filmie oglądałem National Geographic czy innym programie, to w Kalifornii są winnice na powierzchni 500 hektarów, nawet z dronów czy z samolotu filmowano, gdzie jest filoksera, bo na podstawie objawów, jak te place jakieś tam zasychały czy coś, to było widać, że tam jest właśnie problem. I przez to, że ta filoksera atakowała szlachetne odmiany, to wymyślono, żeby zapobiec temu, to właśnie podkładki, które były odporne. Winorośli jakiejś dzikiej, amurskiej, no różne krzyżówki robiono takie, znaleziono szczepy naturalne, dzikie, które były odporne na tego szkodnika. Stąd się wzięła potrzeba podkładki, ale jak już wymyślono też, że można przeciwdziałać szkodnikowi, to też zauważono, że niektóre właśnie te podkładki, bo podkładek jest różnych przynajmniej kilka albo kilkanaście, decydują też o tym, do jakiej gleby jest muszą przystosować, czyli jedna podkładka będzie silniej rosła, to będzie na glebie lekkie, żeby głębiej szukała wody. Inne na glebie gniazdy ciężkie, na rodzaj gleby, że można dobrać. Podkładką można regulować termin dojrzewania, że ta sama odmiana na jednej będzie wcześniej, drugiej później. Także różna rola jest tej podkładki. Z tym, że jak każde, odporność na mróz, na suszę też, no i to przyspieszenie, dojrzewanie gronu właśnie to jest też, można regulować podkładką. I tu Państwu przedstawię cztery wzory podkładek, cztery takie najbardziej popularne w Polsce i w Europie. Aczkolwiek u nas, powiem szczerze, nie ma takiej konieczności, żeby te podkładki były, dlatego że u nas problem filoksery jest podział marginalny na razie. Nie spotkałem się raz, tam były jakieś sygnały po Krakowa, że ktoś mi go wynalazł. Ale mamy takie zimy i taki klimat, jak po ostatniej zimie,
że ten szkodnik po prostu nie ma u nas warunków, ginie. Także tu nie trzeba się bać, bo powiem, że w naszej winnicy Wiktoria, tu też coś posadziliśmy, to jest część roślin własnokorzeniowe, czyli sama odmiana jest sobie się korzeniona i u nas się bardzo dobrze mają, i też się będą miały dobrze. A jeszcze jest taki plus, że czasami jak jest zbyt gorliwy pracownik, no przytnie to jakąś wykaszarką, podkaszarką, albo nieraz zawadzi się jakimś ciągnikiem i nam utnie to na poziomie czy ziemi, czy no, tym podkaszarką, tą żyłką podjedzie nam tą roślinę, to w przypadku własnokorzeniowych roślin, czyli ten korzeń, co wybije z ziemi, będzie dalej odmiana szlachetna. A gdyby to była podkładka, no to już wyrośnie podkładka, czyli forma dzika. Także to są takie plusy i minusy, ale ktoś, gdyby się zdecydował, że faktycznie może bardzo sucha gleba, albo jakaś bardzo gniazda, to też no, tą podkładką można sobie dobrać do gleby, żeby jakoś przyspieszyć wegetację, czy żeby jakoś szybciej właśnie dojrzewały, co można. I to są takie podkładki jak K1, to jest podkładka z sąsiedniego, że tak powiem, naszego rejonu, czyli ze Słowacji. I podkładka ta charakteryzuje silny wzrost, krótki okres wegetacji, czyli właśnie do takiej gleby jakieś ciężkie, do chłodniejszych rejonów, czyli właśnie bardziej na północ, to by bardziej było wskazane, że gdzieś tam Przemazury, czy gdzieś tam Koszalińskie. Wpływa korzystnie na przebieg kwitnienia. Też jest tolerancja właśnie na ilość wapnia w glebie. Tak jak powiedziałem, większość gleb mamy na łuk kwaśnych, ale są też gleby rędziny, czy inne w Lubelskim, które są, mają dużo wapnia z kolei. Jak jest dużo wapnia, to się robi tak zwana chloroza, czyli jak mamy na przykład nieraz miejsce może do jakimś pryzmie wapna czy coś i widzimy, że pewne rośliny nam żółte się robią, to tam jest blokowane nie za dużo wapnia, blokowane jest przystanie na przykład żelaza, czyli następuje taka chloroza. Także tutaj niektóra podkładka właśnie toleruje takie gleby bardzo wapienne z kolei, że do 6% może być używana. Ma wysoką zdolność do pobierania z gleby trudno dostępnego potasu, też jakby właśnie był deficyt, teraz nawozy podrożały bardzo i jest, wiadomo, że w glebie jest potas. Żeby przyswoić, to właśnie ta podkładka powoduje, że bardziej może potas był przyswajalny. Bardzo dobrze się ukorzenia, dobrze wzrasta z tą odmianą szlachetną. Średnia odporność na tego szkodnika filoksery. I tak jak powiedziałem, bardzo dobrze się nadaje na glebie do upraw na suchszych, piaszczystych glebach. To jest podkładka K1. Kolejną podkładką jest podkładka Teleki 5C. Wysoka odporność na szkodnika filoksery, krótki okres wegetacji. Źle rośnie z kolei na suchych, piaszczystych, czyli odwrotnie do podkładki K1. Mamy inne stanowisko, że jak jest suche, piaszczyste, tam się źle czuje, ale nadaje się na gleby cięższe, gniazdo i lastre. W tym rejonie to raczej chwalżejsze gleby, prawda? Także bardziej grudła K1. Podnosi plemność odmiany, przyspiesza dojrzewanie gron, średnio wytrzymała mróz. Przenosi średnią siłę wzrostu na zastrzepione odmiany. Dobrze się wzrasta, bardzo dobrze jest odmianą szlachetną. Toleruje nawet 20% w glebie. Ma pozytywny wpływ, czyli też jeszcze dodatkowo wpływa na dobre zawiązanie kwitnień, zawiązanie owoców. I szczególnie przydatna do odmian, które właśnie mają trudność, jeśli chodzi o niektóre odmiany, które trudniej na wiosnę chłodniej na przykład i gorzej zawiązują owoce. Taką odmianą jest na przykład odmiana Svensson Red, która czasami przy chłodnej, jak i mokrej wiośnie może trudniej nawiązywać owoce. Dobra. I jeszcze dwie podkładki, żeby za dużo o tym mówić. Podkładka SR4, wyselekcjonowana w Niemczech, odporna też na filoksery, nawet na nicienie. Bardzo popularna w Europie, bardzo dobrze się ukorzenia, dobrze wzrasta ze zrazami. Też decyduje o dobrym drewnieniu, czyli na tej podkładce szybciej drewnieją nasze krzewy. Oznacza się bardzo krótkim okresem wegetacji, także do chłodniejszych rejonów przydatna. I na wilgotne stanowiska akurat ta podkładka się znajduje. Zawartość wapnia też do 20% toleruje ziemia. No i na ziemię gniazdo właśnie. Nawet zasolenie, jeśli mamy czasami gdzieś przy jakiejś kopalni, czy czasami jest jakieś takie źródło wody, że jest dosyć duże zasolenie, to toleruje właśnie 0,4% ilość MCL. No i też podnosi kwitnienie, plenność,
Także też taka jedna z popularniejszych podkładek w Europie i w Polsce, jeśli się już stosuje podkładki. No i podkładka Kober 125AH. Też na, bardzo jest przydatna i ciekawa właśnie na takie gleby ubogie, piaszczyste, czyli też w tym rejonie to była najbardziej wskazana. Dobrze się ukorzenia, wytwarza silny system korzeniowy. I jest no, ostatnio właśnie coraz częściej używana do szczepień. No, pozytywny też wpływ na chwilę zawiązanie owoców. Tyle o podkładkach. Tak jak wiem, można sobie przy większych nasadzeniach i przy jakichś kłopotliwych stanowiskach, że bardzo suche miejsca albo gliniaste, można sobie wywołać podkładką, ale w przypadku takich nasadzeń, że tak powiem, mniejszych, ale też i w nawilnikach, u nas naprawdę dobrze sobie radzą na własnym korzeniu. No i tutaj mamy przykład, tak jak my działaliśmy dzisiaj, sadziliśmy z dobrze ukorzenionych sadzonek w doniczkach, ale też kupuje się typowo, jest na Zachodzie dużo szkółek i w Polsce już też, gdzie sprzedaje się tak zwane sadzonki z wolnym korzeniem. To jest ten górny róg i mamy tutaj właśnie typowo, że tu jest ta dolna część do momentu tego zielonego, czyli tego tej wosku. To jest podkładka właśnie ukorzeniona, a powyżej sam wierzchołek, to miejsce takie tutaj w centralnej części. Tu mamy miejsce właśnie szczepienia. I tu jest pod spodem jest podkładka, natomiast tu już górna część, to co wyrasta, to już jest odmiana szlachetna. Tak to wygląda na zbliżeniu. No i wiadomo, wytyczamy sobie tak jak mieliśmy już dołki, także tu sobie kierunek północ-południe, gleba dobrze uprawiona. Ten nawodnik zakładam, że był, czy jakieś dobre, to nawóz zielony. Analiza była zrobiona, rozstawę sobie wytyczamy, czy bambusami, czy już dołki są gotowe. No i sadzimy. No i po posadzeniu już na przyszły rok to będzie coś takiego, że właśnie wyrośnie nam. Tu już będziemy mieli konstrukcję, jak w tym przypadku jesteśmy na tym naszej sesji dzisiaj było. Natomiast można w pierwszym roku niekoniecznie jeszcze konstrukcja musi być tak naprawdę, jeśli ktoś nie ma funduszy czy jakoś możliwości czasu, w pierwszym roku może być bambus, tylko taki już dłuższy, najlepiej być do 2 metrów, bo zależnie od odmiany, odmiana da przyrosty do 2 metrów, niektóra da do metra, metra 20. Ale przy tym bambusie spokojnie sobie poradzi. No i tu na wiosnę my przynajmniej do 2-3 lat stosowaliśmy to obsypywanie kwaszonym torfem. To jest pozostałość, że było na zimę przykryte kopczyk. Na wiosnę to rozgarnęliśmy. I polecam taki sposób, dlatego że ten torf kwaszony teraz na wnosi próchnicę. Jak obsypiemy takie dwie solidne, moje przynajmniej podwójne garści dookoła krzewu, to się robi tak zwane mulczowanie, czyli no, zacienia, że chwasty nie rosną. I jeszcze do tego jest magazyn wilgoci. Jak mamy super rok, że jeszcze tam jest wilgoć bardziej. Także no, wprowadzamy i materię organiczną, zacieniamy, chronimy od chwastów, także warto. No i później to już jest, tak jak na dolnym sladzie, to właśnie w mojej winnicy, to już jest no, prowadzenie, gdzie już krzewy są wyprowadzone na pniu. I wiosna, kiedy były akurat tu wykoszone, ale wcześniej, to pokażę, była też mechaniczna walka z chwastami. Poszło? Poszło. O, jeszcze raz tu przykład. To na wiosnę było właśnie, kiedy rośliny już zaczęły startować. Była jeszcze dodatkowa porcja, bo z czasem ten tor kwaszony nam się zużywa, czyli on się mineralizuje, zużywany i będzie na próchnicę i ubywa. Więc co rok wiosną i jesienią żeśmy tego dokładali i tu jest na wiosnę jest już nowa porcja tego torfu, krzewy są obłożone, a tu po prawo jest przykład, też mamy taką w instytucie maszynę włoską, typowo właśnie do winnic, że jest to taki rodzaj glebogryzarki o pionowych ostrzach, czyli idzie sobie takie urządzonko z takim mocnym wysięgnikiem i pionowo tak sobie działa jak takie pazurki do głębokości 3 cm. Tak jakbyśmy sobie jakąś tam działką zruszali, tylko mówię, nie głęboko, żeby korzeni dały nie uszkadzać. I szerokości takim pasem, tak jak tutaj to było około jakichś 40 cm, 30 cm. Z jednej strony 30, z drugiej 30 i co jakiś czas, tak na ekologicznych winnicach, właśnie jak mam winnice w Polsce się po prostu dają herbicydów, to jest bardzo dobry kierunek, bo do tego randapu dziadowskiego niestety jak powiem, już niedługo nie będzie i dobrze chyba nie będzie, bo ten randap to jest zło konieczne.
bo po prostu, no tak jak to rada, my wchłaniamy, my to jemy i z tego są nowotwory między innymi. Takie jak nie uczono kiedyś, że rada tu się tego składa do wody i dwutlenku węgla, to niestety nie. Że parę spraw już chyba sądowych w Stanach wygrał człowiek jeden czy inny, który na nowotwór zaparował, a u nas też, no niestety w Stanach jeszcze randomnie minęli. Także żeby nie stosować randapu czy innych środków, są środki jeszcze takie parzące, to wyszły dwa takie preparaty Randilfast i Belonka, które tylko parzą to, co dotkną, czyli chwast się opryska i to nie jest randap. Inna substancja, bardziej bezpieczna, ale z czasem, znaczy nie, to po prostu jest możliwa forma mechaniczna, że można sobie ciągnąć, jedzie i to uprawia. A tu radowe z kolei mamy taki, mamy też już rozrzutnik, to jest też konstrukcja włoska z bocznym wrzutem górnika. Czyli co 4 lata staramy się, żeby uzupełniać nawozy organiczne, to właśnie wiecie sobie taki rozrzutnik i na bok wchodzi do wrzutki na wolny rozrzut, że to jest nawożenie naturalne. No i tu przykład oprysku z kolei przeciwko mączniakowi, chorobom grzybowym. Warunek właśnie przy medinorośli, są przy każdej roślinie, jeśli stosujemy preparaty przeciwko chorobom, żeby jak najbardziej był rozpylony, czyli to musi być taka mgiełka idealna pod dobrym ciśnieniem, żeby aż odwróciła liść, bo jeśli zarodniki są gdzieś pod spodem, preparat nie wniknie, jeśli nie jest to preparat układowy, a stosujemy preparaty kontaktowe, na przykład miedź czy siarka, to jest tylko tam, gdzie będzie, to będzie zabezpieczenie, natomiast tam, gdzie nie będzie na liściu, no to wtedy tam choroba może się rozwijać. Bo jeśli jest preparat układowy, antybiotyk w przypadku człowieka, no to on idzie z sokami i on się rozchodzi po całej roślinie. Ale w przypadku preparatów kontaktowych, dobre dopryskanie, to jest przy małej winiczce to wystarczy dobry opryskiwacz silniczkiem na plecy, albo mamy dobre ciśnienie, jak dobrze tak właśnie podpompujemy, to też możemy sobie dobrze zadziałać. Formy prowadzenia. Teraz krótko chciałem Państwu powiedzieć właśnie, jak poprowadzić to, co dzisiaj zostało posadzone. Czyli tak, tak jak powiedziałem, w przyszłym roku z tego naszego krzewu, okrytego, bo tak będę paluszkiem pokazywał, albo pilotem, to w przyszłym roku zależy nam tylko na 2-4 pąkach, które najbardziej od ziemi są właśnie najbardziej silne. Czyli załóżmy, że tu był kopczyk, rozgarnęliśmy kopczyk, z tego kopczyka zostawiamy 3-4 najładniejsze pąki, które nam zaczynają tu wypuszczać od ziemi, a już po jakimś tam 2-3 tygodniach wybieramy 2 najładniejsze i to będą te 2 rozy, czyli z tych 2 pąków wyrosną nam 2 latorośle, które prowadzimy pionowo, tak jak powiedziałem, albo przy konstrukcji, jak już będzie konstrukcja, albo prowadzimy przy jakimś paliku, bambusie, tak żeby one nabrały tu wigoru, siły i tak one się zostają do jesieni. W kolejnym roku z tych 2 najładniejszych, czyli tak będzie to wyglądało w przyszłej jesieni, natomiast po zimie, na wiosnę przycinamy to na jeden najładniejszy fragment, taki właśnie, tak jak to konstrukcja będzie do 70 cm, to co do 70 cm zostawimy, zostawiamy tu 2 pąki, z których 2 pąków od wiosny nam wyrosną kolejne 2 latorośle i w kolejnym roku z tych 2 wybieramy jeden najważniejszy na ramię, czyli to jest to ramię owoconośne, natomiast drugi przycinamy na tak zwany czop zapasowy, czop zapasowy, gdzie zostają znowu 2 pąki. Z tych pąków na znowu wyrosną następne łozy, które w kolejnym roku, jeśli to będzie forma, tak jak tu widać, pojedynczego gio, to jest to pojedyncze właśnie ramię, na tym ramieniu wyrastają latorośle, a na każdej latorośli zawsze się pojawiają 2 albo 3 gronka. Czyli na każdym takim przyroście będziemy mieli po 2 gronka. Zależnie od odmiany zostawiamy tych latorośli 7, 5. Zależy jaka to jest odmiana, jak deserowa to będzie trochę mniej. Bo jeżeli każdy gronko będzie miał na przykład po 700 gram, 2 takie gronka 700 to już jest 1,5 kilo razy 5, to mamy 7 kilo skrzydła. Jeśli są drobnoowocowe takie na wino, zostawiamy więcej, bo tam wtedy jego miarę 100-200 gram. Generalnie jest zasada, że na krzewie, jeśli już owocuje, w przypadku winorośli przerobowej na wino,
obciążamy krzewy maksymalnie do ilości, dobry winiarz, nawet do 2,5 kg, ale 3 kg. Niektóry krzew chciałby zaowocować, że miałby, pokażę zmiana Save Our Brand, która mogłaby zaowocować, dałaby 7 kg krzewu, ale wtedy mamy rozcieńczony ekstrakt, mamy wycieńczony krzew, bo mocno on się wyeksploatuje, ale w tym złej jakości wino, czyli tam, gdzie jest za dużo, to redukujemy nawet ilość gron i robimy to poprzez z początku selekcję tych latorośli, które tu nam wyrastają. Tutaj Państwo widzicie, czasami w jednym miejscu 3-4 wyrosły. No nie zostawiamy 3-4, tylko zostawiamy pojedyncze. Tylko pojedyncze co jakieś 10-15 cm. Czyli tu będzie jedna z tych wybrana, tu z tych dwóch będzie też jedno najsilniejsze i na każdym będą po 2 grona. Także to jest pojedyncze ramię. Tak to wygląda w trzecim roku. Natomiast w przypadku, gdy chcemy zostawić sobie stałe ramię, to jest forma stałego ramienia, wtedy co rok nie wymieniamy, bo w tym przypadku, to w tym roku to, co nam zaowocuje, tą część, zależnie gdzie będziemy chcieli zostawić, na tym poziomie, tu zostanie zapasowe, powiedzmy, z tego w przyszłym roku wyprowadzimy kolejne ramię, a to odetniemy po owocowaniu. Także to jest forma GIO, pojedynczy lub podwójne dwa ramiona. Natomiast jeśli mamy stałe ramię, to przy stałym ramię wyprowadzamy od początku podobnie, tylko później zostaje tu stałe, że tak powiem, ramię, które na tym ramieniu zostawiamy tak zwane ogniwa owocowe, czyli zostawiamy takie czopiki, 2-3 pąki i z tego dopiero wyprowadzamy z takiego ogniwa, w tym przypadku po dwie latorośle, tu dwie latorośle i kolejne. I to ramię zostaje nam na kilka lat. Po kilku latach, kiedy zastępuje, narosną się te ogniwa, że tak wysoko nam uciekają, że to już trochę zmęczenie jest, to odnawiamy, powiedzmy po 5-7 latach, że wyprowadzamy kolejne ramię w drugą stronę, a to odetniemy. Ale jest taka różnica, że właśnie tu przycinamy to corocznie, odcinamy to, co już zaowocowało, natomiast tu co kilka lat. I to ma tą zaletę w przypadku odmian wrażliwych, bardziej przemarzających, że na takim grubym drewnie, to jest grubsze drewno wtedy, gromadzi się więcej cukru, więcej substancji zapasowych. W taką zimę jak w tym roku, na niektórych odmian, jest większa szansa, że tu następuje mniejsze przemrożenie, że te pąki nam zostaną uszkodzone z zasady. I też taka forma jest takiego też stałego ramienia, właśnie w przypadku konstrukcji o wysokich ramionach, czyli na formę Y, czyli na przykład mamy 5 do 1,40 m i na Y wyprowadzamy, to wtedy właśnie to stałe ramię też jest bardziej takim gwarantem, że ma więcej substancji zapasowych i w takiej wysokiej formie też jest to wprowadzone. I to jest na przykład popularne dla odmian takich drobnoowocowych, jak właśnie Marshall, Foch, Leonello, na wino. Ale też możemy i w przypadku odmian deserowych tak prowadzić, z tym, że no, bym powiedział, że popularna jest i ta forma, na przykład w większości odmian prowadzimy w postaci pojedynczego lub podwójnego tego ramienia wymienianego z oroka. Ale niektóre odmiany właśnie wrażliwsze też w postaci tego sznura stałego tak prowadza. To jest o prowadzeniu cięciu tak krótko. No i tu już w praktyce, jak to wygląda właśnie. Czyli tu mamy właśnie to stałe ramię, kiedy właśnie jest grube, właśnie tutaj widać te, mamy to drewno grubsze, właśnie takie, to jest trzyletnie powiedzmy i z tego wyrastają nam latorośle, z tym, że to jest przed przerzedzaniem, bo tu, tak jak powiedziałem, co 10-15 cm zostawiam tylko po jednym, no jednej latorośli, która tutaj idzie do konstrukcji i na niej są zawiązane grona, a tu jest z kolei już z gronami, jak to wygląda, kiedy już jest przerzedzane, widać w formie, akurat mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 razy 2, 14 gron na krzewie. Także, a też możemy prowadzić w formie kolumnowej. Czasami to na przykład jest popularne jakby w Tokaju, gdzie się prowadzi, właśnie gdzie się robi wina. Jak w Tokaju, jakie wina się robi, to uciekła mi nazwa. Te białe. Tokaj. Nie, chciałem inaczej, ale przekombinowałem. To właśnie w Tokaju w formie kolumn tak się prowadzi, ale to jest też właśnie przykład w przypadku odmiany Leon Miller, Marshall Foch, też taki winiarz właśnie w Jaśle, sobie zrobił taki właśnie eksperyment i przy palikach właśnie tak w formie kolumny też mu ładnie owocowały. No a tu jest przykład, tak jak to wiosną wygląda,
po mechanicznym uprawianiu, właśnie to, co wspominałem, w winnicy Wiktoria, w naszej winnicy krzewy wyglądały. No i tu dalej jeszcze, to w formach, co mówiłem, właśnie ten sznur na wysokim próbie, jest też 1,45 m i stały sznur właśnie tam, gdzie jest grube ramię i z tego na boki są dla porośli wprowadzane. To właśnie typowo dla tych win drobno-owocowych, dla odmian. No i tak to wygląda, a to jest w Tokaju właśnie. To jak byłem w Tokaju i tak wyglądały winnica, tam mieli 100 hektarów i w ten sposób właśnie w formie takich kolumn tak prowadzili swoje krzewy. No o tych chorobach, nie wiem, czy coś wspominać, czy Państwo na razie o chorobach mówić, czy nie? Nie mówić. Jak to jest o chorobach? No to dzisiaj nie, to już będzie, jak będą większe grona i tego, to w tym roku głównym problemem włącznie grzywomy. Powiem tylko krótko, na winnicy trzy podstawowe choroby. Mączniak rzekomy, który lubi takie lato jak w tym roku, mokro, zimno. Mączniak prawdziwy, który z kolei lubi gorąco i sucho, czyli przeciwieństwo. I szara pleś, która też lubi wilgoć i lubi mokro. Mączniak rzekomy, jak wygląda, tylko pokażę objawy. Pierwsze objawy to jest właśnie, że takie tłuste plamy się pojawiają. Objawy mączniaka rzekomego w postaci tej mąki to jest spód liścia, no spodzie liścia tak się tworzy, dalej liści się deformuje, robią się nekrozy, tak w efekcie całe blaszki później już się robią takie zdeformowane, bardzo wieją. To jest objawy mączniaka rzekomego. Prawdziwy, suche lata, upalne i z kolei objawy, tu jest różnica na górnej stronie blaszki, biały nalot, a później niestety grona wyglądają tak obsypane mąką, pękają. Nie nadają się na wino, na nic, dlatego że mają w sobie mikrotoksyny, mykotoksyny, czyli coś, co wytwarza grzybnia. I to jest trujące, jakość wina jest po prostu do niczego. A z kolei szara pleś może atakować już kwiaty, dlatego też ważne jest, że w czasie kwitnienia, jak jest mokre lato, jest mokro, trzeba już robić zabieg przeciwko szarej pleśni na kwiatach, bo tak wygląda właśnie efekt szarej pleśni, że pół albo więcej kwiatostanów w związku brązowieje i spada. No a już później na gronach niestety wygląda tak, że tylko na szarej pleśni. O szkodnikach króciutko. Podstawowe szkodniki, które mogą się zdarzyć. Jak sobie nie kupimy sadzowską, to pilśniowiec winorośliowy, który powoduje taką opiść, właśnie tak nazwa mnie, na spodzie liścia. To jest szkodnik, który tylko może być zabezpieczony z sadzonką. Jego szkodliwość polega na tym, że wysysa od spodu blaszkę liściową, wytwarza takie toksyny, które powodują deformację. Tu pokażę, jak wyglądają jego objawy. O, tak na wiosnę, w maju, czerwcu mogą wyglądać liście, czyli takie jak mszyca, też jest taka mszyca wcześniej atakująca, to właśnie takie przebarwienia czerwone. Robią się takie jakby wybrzuszenia, deformacje, to jest spód liścia. Jak pliśniowiec wygląda. Tu są objawy akurat, jak osy nam atakują. Mogą występować, ale ja winnicy 17 lat mam. Nie miałem problemu przędziorki. Osy szersze, nie wiem, to szczególnie przy odmianach bardzo słodkich i wczesnych. To wtedy najbardziej osy atakują. Zwójki liściowe. Nie było problemów u nas nigdy. Nornica myszy. Na to zwracam uwagę. Jeżeli w pobliżu albo są nieużytki, jakieś ugory, albo las, może być problem i szczególnie zwracam uwagę, żeby na zimę właśnie, tak jak tu ktoś pytał, nie wolno liśćmi, jakimiś trocinami odkładać krzewów, bo one chętnie sobie na zimę tam wchodzą i potem zostają i nam wygryzają pod spodem korzenie. Także największe szkodniki, to powiedział, są nornice i przez 2-3 lata mieliśmy problem, że suche. Mamy też sady inne, mamy gorczycę, która nieraz dostawała do późnej jesieni i one tam się mnożyły i nam podgryzały. W tym roku na szczęście taki rok jak ten mokry je zniwelował, bo one bardzo źle się czują i były zalane chyba, także zniknęły. Najlepiej sobie wynająć parę albo dwie pary jastrzębi myszołowów, też je dobrze przerzucają. Także nornice myszy mogą być. Filoksera mówiłem to na korzeniach, ale u nas to nie jest problem. Mszyce, ogrodnica niszczy listka, to jest taki szkodnik, który czasami się pojawia. Zobaczymy, to z ogrodnicą to chyba nie ma. Nie. Zobaczone truskawce? Tak, tu jest taki złotawo-srebrny żuczek, który przylatuje nam w czerwcu na ogół, początek lipca. Przyleci, pogryzie trochę liście, odleci. Także
No, bywa, ale to nie jest takie szkodliwe, także to jest problem. Już większym problemem, właśnie mówię, są nornice myszy, ewentualnie osy. Na osy, tak jak w tej winnicy, jak byłem u kamedułów właśnie tam na tej Srebrnej Górze, stosowały się przy niektórych odmianach pułapki takie w postaci rozcieńczonego syropu, na przykład z cukrem, butelki po prostu zawieszane na krzewie, plastikowe, ucięta butelka, powiedzmy napełniona do połowy wodą z jakimś tam słodkim syropem. One się topiły po prostu, czyli wchodziły do tej wody, do tego roztworu i się topiły, żeby nie wchodziły na grona, to tak. Ale to tylko w przypadku bardzo słodkich gron, niektórych deserowych, czasami jest taka odmiana Siegelnebe na wino, też jest bardzo słodka, to ją atakowały. Natomiast tak to nie są aż tak groźne. No i troszeczkę odmiana. Ktoś powiedzieć o odmianach, czy już starczy? Nie. Starczy? Nie, no, troszkę powiem, bo troszkę żebyście Państwo wiedzieli, jakie są odmiany i które warto sadzić. Więc krótko tak, kilka odmian. Jedna z podstawowych odmian, takich dosyć już sprawdzonych, starych, to jest odmiana Aurora. To jest odmiana na białe wino, to jest mieszaniec klasyczny, odmiana wyhodowana we Francji. Wzrost krzewów jest umiarkowany, grona są takie wydłużone, cylindryczne, o różnym pokroju, masa do 150 gram. Jagody żółto-zielone, tak z takim różowym rumieńcem. Odmiana odporna do minus 28 stopni, tutaj widać. I taka uwaga, że właśnie na glebach jako jedna z tych odmian nielicznych OPH powyżej 6 charakterystyczne, że w czasie dojrzewania robią się takie chlorozy. To jest normalne, naturalne, tak reaguje, ale to już musi być bardziej zasadowa gleba. Zresztą ma dużo odmian jest takich, co w czasie dojrzewania się przebarwia, takiego miana Regent wcześniej pokazywałem, także to akurat tak na tak żółto. Zielono, właśnie środek liścia jest taki zielony, taka mozaika się robi na obrzeżach bardziej żółto, ale to w momencie dojrzewania, tylko że magnez ucieka, pobierany jest bardziej do jagód, do gleby, do korzenia, więc wtedy tak się przebarwia. Odmiana Aurora, Bianka na białe wino, to jest odmiana węgierska. Krótko, to odmiana o dosyć grubej skórce, wydajność moszczu jest troszkę niższa, ale bardzo fajne, takie aromatyczne wino białe. Dojrzewa w połowie września w naszych warunkach winnicy Wiktoria. Do minus 25 znosi temperatury, także całkiem przyzwoicie. Późno ruszają krzewy wiosną, więc też uszkodzenia mrozowe minimalne, dobrze regenerują też. Kolejna odmiana, bardzo ciekawa, to jest odmiana Bolero. I tą odmianę Państwo zobaczycie, jak ktoś będzie wtedy lider od pogodzie oglądał. 30 ma być misja w pierwszym programie, 7.40 rano, trzeba trochę wcześniej wstać. Odmiana Bolero to jest następca odmiany Rondo, odmiana niemiecka wyhodowana w instytucie we Freiburgu. Piękne grona, bo to grona dochowane do 700-800 gram, czyli piękne, wydłużone, tak jak na tym górnym slajdzie. Granatowe wytrzymują do minus 26 stopni. Typowa odmiana i przerobowa, i deserowa, bo te duże, ładne grona można się przed sąsiadem pochwalić, ale i generalnie pokazać. I no, tak jak mówię, na wino czerwone jako deser. Zresztą dużo większość odmian właśnie takich nowych, tak zwanych na wino mamy z selekcji instytutu we Freiburgu, bo to jest mniej więcej klimatycznie zielona strefa do naszej. Właśnie odmiany takie wytrzymałości do 25-28 stopni. To są krzyżówki odmian szlachetnych z odpornymi odmianami, bardziej odporne też na choroby grzybowe, czy na drączniaki, szarokleś. Kolejną taką odmianą jest Cabernet Carole. Wino typu Cabernet właśnie też u nas tu w tym rejonie też może być uprawiane, bo jest to też odmiana, która wytrzymuje do 25 stopni. Grona, wzrost krzewu średnio silny. Grona cylindryczno-stożkowe, ma się 140-200 gram, wydłużone, dość zwarte, jagody granatowe, wino bardzo dobrej jakości, podwyższona w poważnej chorobie. To jest Cabernet. Hiberna, odmiana bardzo ciekawa, fajna na białe wino, typu Rieslinga. Też odporność do minus 25 stopni. To jest krzyżówka Rieslinga z odmianą Seibel. I też wyhodowana w Niemczech. Może troszkę późniejsza pora dojrzewania, bo w tym roku to dojrzewa właśnie w tej chwili, czy
czyli do pierwszej dekady października, do połowy października, ale bardzo dobrej jakości wino. Też można z tego robić, już rozmawiałem w przerwie, tak zwane wina lodowe, słonkowe, że możemy poczekać do przymrozku, przemarznąć grona. Wtedy one się tak obkurczą, bierzemy, zbieramy grona, suszymy na matach najlepiej słonionych w przewiewnym miejscu, albo znam ludzi, co mają takie specjalne suszarki, półeczki. Jak one się tak troszeczkę tam zmacerują, to mi się rozumie, z tego super wino wychodzi. Tylko buteleczka takiego wina 300 ml kosztuje około 10-20 euro. Mogę tam będzie mniej, ale tak jak Tokaj, dobry Tokaj tam mniej więcej półtorna, to jest właśnie też po 30 euro. Tak samo tutaj ten Hiberna się nadaje na takie wino lodowe, słonkowe. Johanniter, to co Państwo próbowali, bardzo ciekawa, fajna zmiana, bo zmiana też selekcji w Freiburgu. Bardzo plenna, jedna w tonowaniu, z tej odmiany średnio zbieramy po 3, nawet do 4 kg do pół, ale jednak część redukuje. Oj, panie, bo mam podwójnie zamieczony, dobra. Dobrze. W każdym razie wiernie plonująca, zdrowe, piękne grona. Do tej pory na końcu pokażę, jak właśnie dosłownie dwa dni temu wyglądały po przymrozku nawet. Nic im się nie dzieje. Ważną cechą, że tam bardzo dużo cukru łapią. To słoneczne łapa 25-26% cukru, to jest tak jak na Krymie. Także wina, która gromadzi dużo cukru. No i dobrej jakości, bardzo dobrej jakości wino. Także dojrzewa na ogół w trzeciej dekadzie września, w naszych warunkach w tym roku, później była opóźniona wegetacja, więc pierwsza dekada października. Marszał Foch, to ta odmiana, o której wspomniałem, bardzo wytrzymała do ekologii, wręcz bliźniaczą odmianę z Milo. Drobniejsze grona, ale właśnie te grona, z których robi się też ciekawe ciemne wino, mieszanie z francusko-amerykańskim, to jest tak zwany sandwich klasyczny, wzrost krzewów bardzo silny, bardzo dobra wytrzymałość, minus 30 i więcej. Wierna w klonowaniu co rok, drobniejsze grona. Jako ciekawostkę powiem, byłem w tym roku na winnicy, która przez 2 lata nie była w ogóle nic działała, żadnych opusków, żadnej chemii, żadnego cięcia, chwasty prawie równe ze mną. I ta odmiana normalnie owocowała, także też do ekologii. Ekologiczna 2-letnia winnica, bo mąż wyjechał za granicę do Niemiec pracować, żona nie miała czasu ani możliwości, żeby tam pracować, więc sobie samo rosło. Regent, kolejna ciekawa odmiana właśnie z Freiburga z Niemiec, która właśnie w czasie dojrzewania te liście tak się przebarwiają. Bardzo dobre, jedno z ciekawszych win właśnie z górnej półki w Polsce, co jest zrobiona, czy w Niemczech też. Także ciekawa odmiana. Dojrzewanie to jest druga, trzecia dekada września. Odporność wysoka na choroby. Mam rósł też do minus 25 w naszych warunkach bez problemu. No i charakterystyczne to wybarwianie liści przy dojrzewaniu. Rondo to jest właśnie ta odmiana wcześniejsza od Bolero, czyli troszkę drobniejsze grono, analogiczne, to jest dobre wino, takie atramentowe, więc zalesiste, ciemne. Ale też ciekawą powiem rzecz, że z tego ronda są super dżemy się robi. Na przykład właśnie nie wiedziałem, wybrałem kiedyś, mówię, co robić ten dżem z tego. Od 2-3 lat się dowiedziałem i rzeczywiście robimy bardzo dobry dżem. Tylko aby warto, że trzeba przez siteczko przetrzeć, bo są takie pesteczki, żeby nie było. Polecam, naprawdę jest świetny dżem. Ktoś próbuje, ni to jagoda, ni to borówka, nie wiedzą co, ale naprawdę to jest winogron i bardzo dobry. No także i na wino, i na dżem, na soki. Save and Black, też jest samiec klasyczny, też do ekologii idealny. Tak owocuje, że trzeba go co rok przerzedzać, bo ma taki potencjał, że on by 10 kg krzewu dał, a po prostu no tyle nie chcemy, bo by było przeciążone krzewy. Widzicie Państwo i tak po przerzedzeniu, ile tych gron wisi, jakie, bo te grona też są dosyć konkretne, bo takie 200-300 gram. I na białe wino, bardzo wysoka odporność na mróz, do minus 30 i więcej, na choroby też. Także do ekologii, jak na białe wino, Save and Black jak najbardziej. Też stara, wypróbowana odmiana, także wiernie plonująca każdego roku. Sibera. Też pochodzenia niemieckiego, też odmiana plenna. Na białe wino odporność na choroby do minus 27. Znam winnicę, co robią z tego bardzo dobre wino.
Tylko trzeba tu pamiętać też o przerzedzaniu i o tym, żeby właśnie nie przeciążać krzewów. Ziegerweber, to wspomniałem, może dla tak powiem, wytrwałych i dla winiarzy o, że tak powiem, wyższej półce, dlatego że to jest winorość właściwa, czyli ta winorość szlachetna, która u nas też rośnie, mojej winnicy też dojrzewa, tylko tu jest wyścig z osami właśnie. To jest bardzo zmiana aromatyczna, słodka i właśnie albo osy, albo my właśnie. Albo trzeba jakieś siateczki, płatki robić, bo one bardzo to lubią. Nieraz potrafią obsiąść te grona i w ciągu 2-3 dni wystać, czy uszkodzić. I z tego super wino wychodzi naprawdę, tylko że odporność do minus 22. Jeżeli są zdrowe krzewy, u mnie winnicy rosną, nic się im nie dzieje. Co rok praktycznie owocują, tylko jest kwestia właśnie ochrony przed osami. No i też ochrony przed chorobami grzybowymi. Jednak tutaj trzeba przynajmniej 2-3 zabiegi na te mączniaki szarą treść zrobić, dlatego że no, jest podatna na mączniaka i na szarą treść. Solaris, też ciekawa odmiana Niemiec, która gromadzi dużo cukru. Wczesna ma wegetację, bo w tych ciepłych latach to mogliśmy zbierać już w końcu sierpnia, początku września. Generalnie to jest tak, jak zobaczyłem pora dojrzewania, trzecia dekada sierpnia, pierwsza września. Dużo cukru, bardzo fajne, owocowe wina. Super wina, bym powiedział. W naszych warunkach to jedna z lepszych wina, wino białe. Także trzymałość wysoka i na chorobie, i do równo minus 25. Także też polecam, jakby ktoś chciał. No i tutaj owocowanie, jak wyglądają deserowe na przykład. Też jako przykład tutaj Państwo mają odmianę Aleszenki, która typowo wyłączona tylko do słone, czyli do szklarni, czy do tuneli. U nas w polu też w tych ciepłych latach takie kiście po 700 gram do kilo 10 były i słodka wczesna, bo koniec sierpnia. Tylko mączne trzeba oczywiście bardziej tu uważać, więcej chronić. Kolejna odmiana deserowa to jest Nero, typowo w polu, te granatowe, piękne, kupiące takie grona i jagody. Palatina, węgierska odmiana, która została wykupiona przez Niemców. Piękne, aromatyczne, takie fajne jagody, to są deserowe. Grona też ma się 500 do 800 gram piękne. Tylko taka uwaga, przy takich zimach jak w tym roku troszkę trzeba je, że tak powiem, osłaniać, bo odporność tak powiedzmy do minus 23 stopni. Mimo że były piękne drewniane łozy, to częściowo nadmarzły. No i Arkadia też, o której wspominałem, duże ładne grona, to na deser. Jeszcze deserowe, to Muscat Blau, który niektórzy próbowali, szwajcarska odmiana, jedna w planowaniu super, to była ulubiona odmiana. Granatowe grona, dojrzewa w połowie września. Może wisieć na krzewie 2 tygodnie, można ją zerwać i 2 tygodnie, mam taki fragment tego grona, to 2 tygodnie jeździło bagażniku, nic się nie dzieje. Super słociutkie, chrupiące, także Muscat Blau, to jest deser. Bosco Gloria, angielska odmiana deserowa. Regina jeszcze, tu jest też deser, to taka w typie Arkadii. Krystali, węgierska odmiana o takich bursztynowych gronach, dojrzewa w połowie września, to jest na deser. I tu mamy już jeszcze deserowe Arkadia, 2 złote, tu jest widać moneta 2-złotowa, to są jagody. Właśnie jak chcemy się powtalić komuś, to Arkadię, tylko mówię, trzeba ją na zimę troszeczkę przykrywać, żeby nie zmarzła głowę, ale w ogrodzie może sobie rosnąć. Godsei Zamatos, odmiana węgierska, piękne, smaczne, takie muszkatowe grona, ale ją też trzeba, jeśli już, to troszkę bardziej chronić od mrozu, bo to jest węgierski klimat i delikatniejsza. Reliance co roku owocuje różowy, amerykańska odmiana, taki smaczny, fajny aromat. I Fany, też odmiana bardzo ciekawa, kiście do kilograma. Praktycznie co rok też można w ogródku sobie uzyskać. To są deserowe, natomiast to jeszcze pokażę kilka odmian na wino. Mersling niemiecki, Seyval Blanc, o którym mówiłem, że właśnie takie piękne owocowanie i tych gron za dużo trzeba przerzedzać. Johanniter, o którym mówiłem, który za chwilę pokażę, jak wyglądał dosłownie po przymrozku w poniedziałek. I Regent na wino, to już było. No i jeszcze Freiminer, też na różowe takie fajne jabłki. Rondo tak wygląda, takie plenne jest. Bolero jeszcze pełniejsze i to jest po obawianiu już to się 2 tygodnie przed zgorem się liście, że tak powiem, zdejmuje z okolic grom, żeby one jeszcze bardziej nabrały cukru, żeby się doświetliły. To tak wygląda przed zgorami.
Hibernal, o którym mówiłem, że te wina słonkowe i białe. Ziegelrewe, to już było właśnie też to słociutkie, aromatyczne. O, to wygląda tak, ta winnica ekologiczna. Tutaj te mimozy takie dosłownie dwa lata nie chronione, nic nie działo się, tylko konstrukcja była zostawiona. Tak te krzewy sobie tam, że tak powiem, niecięte zostały. I tak to wyglądało w połowie września, że tutaj gronka normalnie pełno było. Właśnie to był ten Marshall Foch. Sauvignon Blanc to z września właśnie tego roku, z naszej winnicy. Rondo też wrzesień tego roku, proszę zobaczyć ile tego ronda. Przeciążony. Specjalnie zostawiłem, żeby doszło na telewizję, a trochę naturalnie ile tego w tym roku, mimo tych złych warunków, ile tego owocu było. I Johanniter, tu jest połowa września. Proszę zobaczyć, jak wygląda w winnicy Victoria. A tu za chwilę będzie Johanniter z 11 września. Czyli w ten poniedziałek zrobiłem zdjęcie. Liście już obmarzły, bo przymrozek był do minus 3. Proszę, te grona, które Państwo próbowali, tutaj co puściłem, to jest to. Nic im się nie stało i one jeszcze w przyszły tydzień będziemy zbierać, bo one mają cukier i jak jest cukier powyżej 20%, to przymrozek taki nic nie robi. Tak wyglądało rondo na początku września. Tak Solaris, mimo tego trudnego roku, zielone krzewy, ładne liście, początek września. A tak Sauvignon po zbiorach, to było jakiś tydzień temu robione, to jest Sauvignon Blanc. No i cóż tam jeszcze? Serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękujemy.